Dzisiaj zaczynamy robić boczek, szynkę wolno gotowaną. Najpierw zapeklujemy peklosową. Bierzemy 2,5% soli w stosunku do wagi szynki. Pekujemy dokładnie po obu stronach. Tak zapeklowane produkty dolewamy sosu sojowego ciemnego. Dla polepszenia smaku. Daję 2 łyżki do każdej szynki. Zakrywamy i stawiamy do lodówki na 4-5 dni. Minęło 5 dni peklowania. Wyciągamy nasze szynki z solonki i pakujemy do worków próżniowych. Chodzi o to, żeby nie ubrudzić brzegów, które będziemy zgrzewać. Tak przygotowane szynki będziemy teraz pakować próżniowo. Talami trzeba wyczyć, żeby nie było mokre. Wkładamy do pakowarki próżniowej. Zamykamy. Zapakowane. Teraz przygotujemy do parzenia. Mamy przygotowany garnek do parzenia, ocieplony. Wkładamy pompkę od akwarium jako cyrkulator. Grzałkę 700 W. Termometr. I jednocześnie wkładamy produkty. Przykrywamy. I termostat mamy ustawiony na 5 godzin. Temperatura 65 stopni plus minus 1 stopień. Minęło 5 godzin. Szynki wyłączymy. Wyciągniemy na wierzch. W ten sposób pozostawimy do odstygnięcia. Szynki przyciśniemy i odniesiemy w chłodne miejsce. Szynki nam wystygły. Po sprasowaniu wypuścimy wodę czy płyn. Jeśli ktoś chce galaretkę, można podczas parzenia wsypać trochę żelatyny. Przekroimy na pół, zobaczymy co jest w środku. I ukroimy plasterek.
Próbujemy. No musicie Państwo zrobić sami i spróbować.